Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafe Card, a także zniżka 10% przy haśle Lachu. To wszystko na thefootshop.com, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w dość nietypowym odcinku. Tym razem nie jest to FIFA, nie jest to PES, ale jest to oczywiście piłka nożna, której fanami myślę, że większość z was jest. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie wam się podobał. Tym razem przyjrzymy się aplikacji, nowej aplikacji na PlayStation 4. Jest to aplikacja, żebym się nie pomylił, aż sobie zobaczę, PlayStation FC UEFA Champions League Exclusive, czyli Exclusive to PS4, to już w sumie nie nazwa aplikacji. Ale ogólnie jest to rzecz, która naprawdę mi się bardzo spodobała i postanowiłem nagrać ten odcinek. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda na początek. Wejdźmy sobie po prostu do tego. Jest to aplikacja darmowa. Zaczynam właśnie od tych słów, ponieważ będziecie pewnie pytać, ile kosztuje, jak ją zdobyć i tak dalej. Wystarczy ją pobrać w sklepie PlayStation. Także zobaczcie sobie teraz, jak to wszystko wygląda, na czym to polega. Dzisiaj wbijajcie na live'a, bo tam będą się działy rzeczy związane właśnie z tą aplikacją, jakie zaraz zobaczycie. Wchodzimy sobie, zakładamy konto i wchodzimy sobie w Fantasy. Pewnie wielu z was kojarzy Fantasy BPL, czyli bardzo fajną rzecz, dzięki której można sobie zdobywać punkty, wygrywać fajne nagrody. No i tu jest też coś takiego podobnego właśnie, tylko dotyczącego Champions League. Zobaczcie, mamy swój zespół, możemy wybierać sobie zawodników, formację i tworzymy, oj przepraszam, nie wyciszyłem telefonu, i tworzymy sobie nasz skład, który będzie zbierał punkty. Im lepiej zawodnik zagra w meczu Ligi Mistrzów, tym więcej punktów dostaniecie. Oczywiście macie ograniczony budżet, żebyście nie dali całego składu Barcelony, Realu Madryt czy też innego zespołu z samymi dobrymi piłkarzami. Musicie troszkę pomyśleć, pokombinować, wybrać formację i potem zdecydować, jakiego zawodnika na jakiej pozycji chcecie dać. Wchodzicie na przykład w bramkarza i macie do wyboru wszystkich bramkarzy, których możecie znaleźć w Lidze Mistrzów. Także myślicie sobie, który bramkarz w fazie grupowej, na razie w tych bieżących meczach, to chyba się będzie można będzie chyba to zmieniać przed każdą kolejką, więc będziecie sobie mogli analizować, z kim jaki zespół gra, który bramkarz może puścić mniej bramek, który może zagrać lepiej, której może mieć więcej dobrych interwencji, której napastnik strzeli więcej bramek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeśli weźmiecie sobie Messi, Ronaldo, tutaj jeszcze dodajmy sobie Ronaldo i weźmiemy sobie jeszcze na przykład, weźmiemy sobie Suareza. Każdy by tak chciał zrobić, ale zobaczcie, zostało nam tylko 57 milionów budżetu, a użyliśmy tylko 3 zawodników, więc trzeba myśleć, trzeba analizować, trzeba bardziej pokombinować z tym składem. My to będziemy robić na live, bo teraz troszkę by mi to zajęło. Tutaj mamy też ostatnie zdobyte punkty. Mamy też transfery, czyli to chyba jak zmienialiśmy naszych zawodników, o ile się nie mylę. Jeszcze mogę się pomylić kilka razy wciąż, bo do końca tą aplikację nie obczaiłem aż tak dogłębnie. Przejdźmy sobie może dalej, bo interesują was pewnie inne rzeczy. Top 5. Tutaj w zakładce Top 5 mamy coming soon, czekajcie, to nie jest to, predictor, o właśnie, tutaj możemy sobie obstawiać wyniki i za to też zdobywać punkty. W prawym dolnym rogu, jak widzicie, mamy liczbę punktów, którą zdobyłem, czyli na razie jest to 0. Tutaj sobie przewidujemy wynik meczu właśnie PSG kontra Malmo, jest też Real Shakhtar Donieck i tak dalej, i tak dalej. Także to jest oficjalna aplikacja Champions League, więc wszystko tutaj będzie ogarnięte. Mamy też PlayStation Loot Wars, czyli mamy tutaj właśnie napisane, co możemy sobie wygrać ciekawego. Patrzcie na to, jedna z głównych nagród. 2 bilety na finał Ligi Mistrzów, która odbędzie się w Milanie w 2016 roku. Zobaczcie, też mamy PlayStation 4, różne zestawy, jest też PS Vita. Także naprawdę fajne nagrody. Ogólnie zobaczmy sobie jeszcze na mecze. Tutaj mamy statystyki, jak wygląda to wszystko w grupach, możecie sobie przeglądać. I mamy też coś takiego jak Classic Match. Możemy sobie obejrzeć na przykład Manchester United kontra Real Madrid, wersję 5-minutową, i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tylko ja sobie troszkę to przewinę. O, zrobimy coś takiego. I tutaj macie właśnie, tylko niech nam to zniknie. Macie tutaj fragmenty meczu Realu z Manchesterem United, który odbył się w sezonie 2002-2003. Także naprawdę fajna aplikacja i postanowiłem, że pokażę wam, jak to wszystko wygląda. To nie jest nic sponsorowane, nie martwcie się, po prostu tak mi się to spodobało. A że teraz nie za bardzo chcę nagrywać FIFA, to postanowiłem, że pokażę wam to. Tu jest potwierdzenie tego, że mam 0 punktów, 0 fantasy points, 0 punktów za typowanie i 0 top 5 points. Także jeśli ktoś z was używa już tej aplikacji, jeśli ktoś z was już wytypował swoje składy, piszcie w komentarzach, jakie macie typy, jakie macie swoje wszystkie przewidywania. Wbijajcie na live'a tam na początku. Myślę około godziny 19, spędzimy przy tym trochę czasu, pobudujemy te składy, wytypujemy wyniki i zobaczymy, co się sprawdzi w dzisiejszych meczach Ligi Mistrzów. Także trzymajcie się, na razie, do usłyszenia i piona!